36 milionów złotych przysługujących 121 tysiącom dzieci wypłacił Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodzicom i opiekunom w województwie podlaskim. W całym kraju już ponad 1 miliard 200 milionów złotych dla 4 milionów 300 tysięcy dzieci przekazano na rachunki bankowe w ramach programu Dobry Start. Wnioski można składać do 30 listopada tego roku. Od 1 lipca tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski i zajmuje się obsługą świadczenia 300+ z programu Dobry Start. W roku szkolnym 2021-2022 o dofinansowanie na wyprawkę szkolną można ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy naszego regionu złożyli już 85 tysięcy wniosków o świadczenie 300+, obejmujące blisko 124 tysiące dzieci. Zostało już rozpatrzonych 98,7% złożonych wniosków. Zdecydowana większość, bo 120,5 tysiąca wyprawek dla uczniów została już wypłacona. Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu Dobry Start, także przez bankowość elektroniczną lub portal Empatia, znajdzie wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS. Na Platformie Usług Elektronicznych znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie. Są to wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, a także decyzja odmawiająca przyznania świadczenia. Decyzji odmawiających prawa do świadczenia w województwie podlaskim wydanych zostało ponad 500. Najczęstszy powód odmowy to złożenie wniosku przez rodzica, którego dziecko uczęszcza do zerówki, a także sytuacja, gdy oboje rodzice składają wniosek na swoje dzieci. W tym wypadku obowiązuje zasada pierwszeństwa złożenia wniosku. Wniosek rodzica, który pierwszy przekazał dokumentację, kończy się wypłatą, zaś drugi rodzic otrzymuje odmowę. Świadczenie z programu Dobry Start jest wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje też specjalną infolinię. Pod numerem telefonu 22 290 2202 można uzyskać informacje w sprawie świadczenia 300+. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Koszt połączenia według stawek operatorów. Infolinia będzie działać tylko do końca października.